Dzisiaj będzie po prostu, jestem zmuszony przerobić chińskie świetlówki, te, które tutaj miałem na suficie. W tej chwili mam, o, żarówka się świeci, bo nic w radiu nie słychać przez te żarówki. Teraz słuchajcie, jaki jest motyw. Zapalam, tutaj mam nieprzerobioną jedną świetlówkę nad biurkiem, włączę, słuchajcie, jak radio reaguje. To jest jedna świetlówka, jak zapalę 3 albo 4, a teraz włączę moją przerobioną świetlówkę, która leży tu na stole. I radio nie reaguje. I nawet, żeby było śmieszniej, to świeci po odłączeniu przewodu. Free energy, kurde. Kondensatorze tam trzyma prąd. Ale radio nie szumi. Wszystko jest spowodowane, wina jest tej przetwornicy. W tych świetlówkach... Zobaczcie, jeszcze raz powtórzę. W ogóle nic prawie w radiu nie słychać. W tych świetlówkach chińskich, a teraz zapalę jeszcze na suficie. Okej. W ogóle w radiu mało muzyki słychać. Podłączę. Te już są trochę dalej, ale dalej szumi. I wyłączę całkowicie światło. I już jest lepiej, nie? Ta nie szumi. A ta zakłóca. No dobra, za chwileczkę wam zademonstruję schemat, także jest to totalna przeróbka. Tu podstawiłem akurat dwa kondensatory, bo nie miałem takiego jednego, 5 mikrofaradów w szereg na zasilaniu, do tego mostek prostowniczy i jeden kondensatorek filtrujący, który właśnie mam. Na nim się odkłada te napięcie do tych świetlówek. Oczywiście prąd, na pomiar prądu, pomiar napięcia trzeba było najpierw zmierzyć, żeby dobrać te kondensatory na 220, nie? Zaraz narysuję schemat. To będzie bardzo krótki odcinek i schemacik wygląda tak. No, narysowałem schemacik i jest na tej zasadzie. Tu mamy dwa rzędy świetlówek, tak jak tutaj jest. Dwa rzędy świetlówek. Ja je połączyłem w szereg. Po prostu, żeby mniejszy prąd mi z gniazdka ciągnęło, że i ciągnie mi on w tej chwili około 90 do 100 mA, czyli 0,01 i to wychodzi, jeśli 100 mA wychodzi mi 23 W ta świetlówka ma, a nie 46, tak jak tu jest w sprzedaży mówione. No i przede wszystkim z przetwornicy ciągnęła 46, a mniej więcej podobnie świeciło. No może troszeczkę mocniej z przetwornicy, ale to jest kwestia dobrania tych kondensatorów. O tu, w tym miejscu, musimy wstawić kondensator. To jest główna podstawa, tutaj nie ma tego. To ma być kondensator 5 mikrofaradów na 400 V i nie może to być elektrolit. Czyli ja w tej chwili tutaj mam podstawione 1 mikro i 3, 3 mikro, czyli 4 i 3 mikro w sumie, ale około 5 mikro i wtedy będziemy mieli pełne 100 mA. Mostek Greca, obojętnie jaki, 1,5 ampera, 1 amper, może być, ja tutaj wwaliłem na razie na próbę 3 amperowy, bo tylko taki miałem, aby był przynajmniej na 1500 V, nie? Bo to jest taki standard 1500 V mostek Greca, nie? No i tu kondensator na końcu jest 10 do 15. Jak bez tego kondensatora mamy większy pobór prądu. Jak ten kondensator filtrujący tutaj dodamy, od razu zmaleje nam prąd. 10-15 mikrofarada, tu już może być elektrolit, tu minus, tu plus. 400 V, czyli po prostu puszczamy przez kondensator w szereg dwa rzędy LEDów. I wypieprzamy to chińskie badziewie, które nazwali przetwornicą.
ponieważ w radiu nic kompletnie nie słychać. Byłem zmuszony i będę zmuszony zaraz przerobić wszystkie te świetlówki na tej zasadzie, które mam, bo kupiłem ich 4 sztuki i po włączeniu jednej w radiu po prostu nie... O, zobaczcie, jak to zakłóca. A wyłączę, od razu jest o połowę mniej. I to jest jedna świetlówka, która jest teraz włączona, nie? Już nie mówmy o stereo, nie? Zobaczcie, tak gra normalnie, włączam. Może tak będzie lepiej słychać. Ot, nowoczesność. Made in China. Pozdrawiam. Łapki w górę dajcie i subskrybujcie kanał.